guziki. Teraz tak, patrzymy na nasze paznokcie. Tu paznokieć, no nazywamy go taki normalny paznokieć, tak, który może mieć krzywą C na przykład na 33%. Wiecie, co to jest procent, tak, od tej krzywej C. To jak my sobie wyobrazimy koło, to to koło będzie jako 1/3 od całego, tak? I to znaczy, że to zgięcie jest jako 33%. Tu my mamy bardziej wysoki taki tunel, tak? To znaczy, że tu może mieć paznokieć jako 50% tego zgięcia, tak? A to znaczy, że wygląda jako pół koła, 50%. Ale czasem już mówiłam, tak, z jednej strony może być 30%, a z drugiej strony może być 50% tego tunelu. I to jest druga ważna rzecz dla podczynania szablonów. Pierwsze, na co zwraca uwagę stylistka, to na wysokość tunelu. Patrzymy z przodu, już po pilowaniu wolnego brzegu. Drugie, na co zwraca stylistka uwagę, to na punkty AB. Czy są oni w jednej linii, czy są oni na różnym poziomie, tak? To jest bardzo ważna druga taka rzecz. I teraz tak, popatrzymy najpierw na paznokcie, które są takie symetryczne, tak? Jak to u nas będzie wyglądało? My bierzemy nasz szablon, tak, który bez podczynania. I musimy go podłożyć pod taki paznokieć. Zobaczcie, szablony bierzemy, oni są płaskie, ale my musimy ich odrobinkę niby tak zegnąć, tak? I wtedy takie wygięcie tego szablonu już podkładamy pod paznokcie, tak? Wyginamy szablon na tyle, na ile mamy krzywą C na naszym paznokciu. Jak paznokcie są bardziej płaskie, to znaczy, że nie musimy za mocno ściskać szablon, tak? Jak szablon ma wysoki tunel, to my musimy mocniej niby sformować tunel, mocniej ścisnąć go, a pod takim kątem ściskania, teraz ja przykleję, bo nie mam trzeciej ręce, pod takim kątem, jak ściskamy mocniej, że tutaj mamy takie zgięcie na 50%, automatycznie zwężamy tą środkową część, tak? O ta część jest węższa. Rozumiecie, tak? Jak paznokcie są bardziej płaskie, to na przykład z takim tunelem, to tutaj ta część jest szersza. Jak paznokcie z wysokim tunelem, to automatycznie szablon się zwęży i już nie da się na przykład na mój ten środkowy paluszek podłożyć taką szerokość szablonu, ponieważ będzie upierał się. Tam, gdzie szablon upiera się, my w tym miejscu musimy wycinać. Ale jak tak zrobić, żeby zobaczyć na paznokcie i już sobie wiedzieć, gdzie my musimy to wycinać. I teraz ja pokażę Wam na schemacie, tak? Co my wycinamy i dlaczego. Tak, kolorek. Kolorek weźmy na przykład różowy, żeby było bardziej widać. I teraz tak, zobaczcie, to okońce od producenta zawsze jest jednakowe, tak? Zawsze jest jednakowe. To jest takie okońce. Tutaj mamy linię, coś nie rysuje mój ten różowy. Chciałam pokazać tym różowym. Dobrze, weźmy czerwony. Mamy takie okońce. Tu mamy linii na szablonie, tak? Nasze kreseczki. I co my widzimy? Czasem wychodzi tak, że po prostu szablon sam po sobie wchodzi, w ogóle nie trzeba wytrzymać, tak? Ale czasem zdarzy się tak, że upiera się szablon tutaj po środku, a po bokach w tym miejsce nie wchodzi, tak? To znaczy, że ten kawałek papieru po prostu blokuje, żeby szablon dalej wszedł. Co my musimy zrobić? My sobie robimy taką analizę, nie? Tak, no, patrzymy, na ile nam nie starczy do tego punktu, gdzie byśmy chcieli, żeby szablon wszedł. Jak tutaj nie starczy, tam około 1-2 mm, to tych 1-2 mm musimy wyciąć po środku, w tym miejscu. To znaczy, że taką samą długość po prostu wycinamy
i zmieniamy kształt tego jaja środkowego. I już szablon wejdzie u nas głębiej. I to taka łatwa, niby taka podpowiedź dla paznokciów, które mają bardziej płaski tunel. Płaski tunel, a okrągłą linię hyponichium. Ok? To jest pierwsze. Drugie, jak my widzimy, że mamy taki paznokieć, mamy takie jajo z tej fabryki, takie, nie? Takie same, jak ja tutaj rysowałam. Tutaj mamy kreseczkę na szablonie. Szablon często bywa tak, że dziewczyny, kiedy go tak najpierw niby chcą zobaczyć, na ile głęboko muszą wyciąć, tak? Jak oni podkładają i widzą, że upiera się tutaj, w tym punkcie C, a aby punkty mamy na takiej wysokości, to oni sobie myślą, że aha, no to ja podetknę tu i będzie ok, nie? I wtedy szablon wejdzie. Ale popatrzcie na tunel naszego paznokcia. Tunel jest na 50% wysoki. I nie starczy tego wycięcia tylko na głębokość, ponieważ jak zegniemy szablon, jak zrobimy go węże, to wtedy już szerokość tego okońca, tego jaja po środku nie starczy po prostu. I my musimy wyciąć taki szablon na szerokość. To dlaczego ja zawsze mówię, najpierw sprawdzamy wysokość tunelu. Jak tunel, tutaj tak samo mamy aby punkty, tak? Jest od punktu C wysoko, to znaczy, że my musimy zegnąć szablon mocniej, tak go sformować, to oczywiście, żeby ten środek wszedł w paznokieć po go szerokości, my musimy tak samo rozszerzyć po bokach nasz szablon. To jest absolutnie logiczne. I w jaki sposób wyczynamy? To my wyczynamy kąt z jednej strony i taki trójkąt z drugiej strony. I później już patrzymy, ile tutaj nam nie starczy tej głębokości, żeby wszedł szablon aż do tych aby punktów. I jak my widzimy, że tutaj na przykład nie starczy tam 6 mm, to my przenosimy tą długość tej dziury, tak, tutaj do środka, wizualnie tak samo. I wtedy już wyczynamy w tym miejscu. I to będziemy miały takie wycięcie. Zobaczcie, i na szerokość, i na głębokość. I już jak popatrzymy na sam paznokieć, jak on wygląda, zobaczcie. A on jest taki bardziej migdało, jako migdałek, tak? I musicie sobie wyobrazić z wysokim takim tunelem, a jakby go narysować, tak? Ten tunel, o taki paznokieć, nie? Taki bardziej skręcony, że mamy taką powierzchnię tego paznokcie. Teraz szablon po wycięciu jest jeszcze płaski i wtedy, jak my już będziemy zginały szablon w taki sposób, on wejdzie nam akurat w sam paznokieć jako w linię hyponichium oraz w sam tunel, okej? Okay?